Ograniczyłem spożycie, rzuciłem niezdrowe jedzenie, fast foody, bo to było najgorsze. Ja też na samym początku się bałem, ale w końcu spiąłem dupę i przyszedłem tutaj. Siemanko, siemanko, witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Jak zmieniam się z trenerem personalnym, a ze mną jest Michał, który tutaj ćwiczy, trenuje. Już trenujemy miesiąc czasu i mamy wynik minus 6 kg. Witaj Michale, mój drogi. Witam, ładnie się tutaj przywitaj, proszę bardzo. I powiedz mi, co Cię w ogóle skłoniło do treningu? Co mnie skłoniło? Przede wszystkim zrzucenie swojej zbędnych kilogramów i poczucie się lepiej. Dobra, a powiedz mi, ile tych kilogramów było na samym początku? Na samym początku było 101. A teraz jest minus 6 kilo, tak? W ciągu miesiąca. Powiedz mi, jak Ci się podobają treningi, bo wcześniej coś ćwiczyłeś, czy nie? Czy to pierwszy raz Twój jest? Kiedyś, ale to już było bardzo dawno i to było parę treningów takich, powiedzmy, luźnych treningów dla siebie, ale tak jak teraz jeszcze nie miałem okazji. A ogólnie jak mi się podobają, no bardzo mi się podobają. Z początku było ciężko, ale sprawiłem. Już jest coraz lepiej. A w czym czujesz największą różnicę teraz? Oprócz tych kilogramów oczywiście. Że masz poczuciu na pewno. Masz więcej energii każdego dnia? Dużo lepiej się czuję. Jestem troszeczkę, można powiedzieć, troszeczkę żywszy niż wcześniej. No zobaczymy, jak będzie dalej. Jak na razie jest ok. Czyli ogólnie pozytywnie odbierasz treningi. Dobra. A pochwal się, jak tam Twoje jedzonko? Jak moje jedzonko? Do tej pory wyglądało. A, jak do tej pory wyglądało. Ja to nie ma czym się chwalić specjalnie. Nie za dobrze wyglądało, niezdrowo przede wszystkim. I to doprowadziło Cię tak, do... Tak, doprowadziło mnie to do tego, że powiem tak. Rok temu, prawie 5 miesięcy siedziałem na zwolnieniu wypadkowym. No i wiadomo, zdrowe jedzenie, mało ruchu, bo się nie pracowało, to zrobiło swoje. Dobra, to teraz działaj. Okej, wcześniej było źle, a teraz jak wygląda Twoje jedzenie? Ograniczyłem spożycie, rzuciłem niezdrowe jedzenie, fast foody, bo to było najgorsze. Co jeszcze? Na pewno alkohol odrzuciłem, piwo, bo najwięcej, że tak powiem, robiło piwo. Zbierała się, że tak powiem, tkanka na brzuchu, tylko czyli typowo, nie? Przekrobił się coraz większy, coraz większy. Aż przekroczył normę. I trzeba było coś zrobić z tym. No trzeba było. I powiedz mi, tęsknisz za tamtym jedzeniem? Nie. Czyli teraz się zdecydowanie lepiej czujesz po tym, co jesz, nie? I nie żałujesz tej decyzji? Nie żałuję. Dobra. Na początku nie byłem do tego przekonany, ale już teraz jest coraz lepiej. No to ekstra. Dobra, ostatnia seryjka. Chciałbym jeszcze więcej tych kilogramów zrzucić niż zrzuciłem do tej pory. Mój cel to mniej więcej w granicach 85 kg. Okej, czyli tak naprawdę mało zostało, nie? No, można tak powiedzieć. A jak, powiedz mi, chciałbyś, żeby twoja sylwetka wyglądała? Na pewno te mięśnie, które były na brzuchu, wolałbym, żeby były tutaj. Dobra, to my to zrobimy, co? Dobra, lecisz, ciało. Dobra, Michale, a teraz najważniejsze pytanie do Ciebie.
Powiedz mi, co byś powiedział osobom, które chciałyby zacząć, a się boją? Ja też na samym początku się bałem, ale w końcu spiąłem dupę i przyszedłem tutaj, więc wam też tego samego życzę, żebyście się nie bali i żebyście podnieśli dupę z foteli, odstawili te chipsy, kebaby i piwsko i zapraszamy na siłownię. No i tymi pięknymi słowami żegnam się z wami. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Na siłowni. Trzymajcie się, hej!